Czy nie łatwiej by było założenie automatycznego? Oczywiście, że łatwiej, tylko ja na to nie wpadłem, bo ja nawet mam takie automatyczne, które gdzieś tam demontuję, bo są uszkodzone. O, wiem, coś wam pokażę. Mianowicie, żeby ta odpowiedź była bardziej wartościowa, ja wam pokażę, jak ja jej naprawiam, bo one generalnie nie potrafią się tak naprawdę zepsuć. Bardzo też łatwo jest sprawdzić, czy działa i dlaczego nie działa. A nie działa nie dlatego, że się psuje, tylko że trzeba go wyczyścić. Już wam pokazuję. Nie kupujcie ich nowych, naprawiajcie je. Znaczy, to one nie są zepsute. Zaraz pokażę. Uwaga, objaśniam. Żeby sprawdzić, czy poprawnie działa, trzeba obrócić go tak i dmuchnąć. Ma nie lecieć. A teraz go trzeba podnieść tak i znowu dmuchnąć. Słyszycie? Tam ma lecieć właśnie. I teraz on wiadomo, że działa. Ale gdyby tak się okazało, że nie działa i tu woda wypływa zamiast powietrza, to już pokazuje dlaczego. Ano dlatego, że w instalacji woda nie zawsze jest czysta i on wystarczy, że na tej ściance tu się gdzieś zabrudzi, albo na tej drugiej, albo trzeciej, czwartej, i on się po prostu gdzieś klinuje. On ma tylko chodzić w ten sposób. Góra, dół, zamyka i otwiera zawór. Czasami też coś tutaj, jakiś paproch czy kamień wpadnie i on nie może do końca się zamknąć. I to jest jego jedyna wada, że on tego ruchu tu dobrego nie ma. Jego wystarczy rozebrać, wyczyścić, złożyć i on zawsze będzie wam działał. Chyba, że coś połamiecie. Ale nie łamcie go, nie łamcie się. Trzymajcie się. Jeszcze taką drugą ciekawostkę wam powiem, no bo on w tym momencie, powiedzmy, jest wpięty w jakąś instalację, tu płynie woda i nie wiecie, jak się do tego zabrać, bo jak tu odkręcicie, to będzie woda może płynęła. Zobaczcie, wystarczy ręką, zazwyczaj idzie to ręką, wystarczy, bo tu jest zawór otwarty, wystarczy, że teraz zrobicie coś takiego i ta woda automatycznie już tu wam nie będzie leciała, czyli tym możecie się zająć, iść sobie do chałupy z tym, do kuchni, do żony Ani czy gdzieś, bo tutaj zawór się zamknął. To tak sprytnie działa, że jak jest w środku, no to leci ta woda, a teraz nie leci, bo palucha wziąłem. A nie bójcie się go odkręcać i sobie iść z nim gdzieś. Wracając do odpowiedzi do tego filmu, no to już zrobiłem, tu wszystko będzie działać, tylko muszę go jeszcze w pionie tak przymocować, bo on wtedy tylko działa, ale no nie mogę już teraz tego zrobić, bo się umówiłem z żoną Anią na randkę i po prostu już jestem spóźniony, to później tu wszystko to zrobię. Trzymajcie się!